Początki Solarisa to rok 1996. Wtedy to pan Olszewski, właściciel firmy, wraz z grupką fascynatów z 36 pracownikami rozpoczął montaż, rozpoczął budowanie autobusów w Polsce. Było to 56 pojazdów w pierwszym roku. Na dzień dzisiejszy Solaris zatrudnia 2300 osób w Polsce oraz blisko 300 osób za granicą w kilkunastu spółkach córkach. Jesteśmy obecni na 30 rynkach europejskich i nie tylko europejskich. Kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem pracę w Solarisie, firma produkowała wówczas jeden autobus w ciągu kilku dni. Obecnie produkujemy do 8 gotowych pojazdów dziennie. Tak dynamiczny rozwój był możliwy dzięki dobrej współpracy z kooperantami i ciągłemu doskonaleniu kluczowych procesów, od projektowania po sprzedaż. Wyzwania stojące przed Solarisem obecnie to spełnianie norm, to spełnianie wymagań naszego rynku, naszych klientów. Aby sprostać tymże wymaganiom, wykorzystujemy narzędzia dostarczone przez Siemens PLM Software. Jest to bardzo profesjonalne narzędzie pozwalające nam zapanować nad mnogością rozwiązań i wariantów. Konfiguracja pojazdu to kilkanaście tysięcy artefaktów w zintegrowanym systemie na poziomie projektowania i kilkadziesiąt tysięcy artefaktów na poziomie produkcji. Konfiguracja odbywa się równolegle w systemach ERP i PLM w zależności od fazy kontraktu. Spójność i synchronizacja decyduje o powodzeniu kontraktu. Teamcenter and NX skracają czas produkcji autobusów. Na podstawie specyfikacji ustalonej z klientem wykonywana jest dokumentacja 3D i 2D w NX-ie oraz lista części na dany autobus w Teamcenterze. Oprogramowanie Siemensa znacznie przyspiesza ten proces dzięki powiązaniu z systemem ERP. Następnie części są zamawiane i trafiają na produkcję, gdzie później odbywa się spawanie autobusu. Obecnie zespół PLM wspiera i standaryzuje przepływ informacji wewnątrz organizacji. W swojej pracy łączymy wiedzę z zakresu programowania, znajomości systemów, ale także znamy zasady projektowania mechaniki i elektryki. Podział konstrukcji na warianty, które za pomocą NX można szybko modyfikować lub tworzyć z nich nowe rozwiązania, znacznie skraca czas powstawania nowego produktu. Natomiast Teamcenter pozwala na szybką modyfikację bomu produkcyjnego oraz porównanie kilku wersji zmian w modelu 3D. Dzięki zastosowaniu podstawowych funkcji, które oferuje NX, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić zmianę w dokumentacji 3D i wygenerować dokumentację 2D. Teamcenter pozwala nam łatwo wyodrębnić dokumentację dotyczącą każdego projektu. W ten sposób kooperanci, nawet jeśli nie pracują w tym samym środowisku, mogą korzystać z przygotowanej przez nas dokumentacji i dalej pracować. Dodatkowo, poprzez integrację pracy i wprowadzenie wspólnego środowiska wymiany dokumentów Teamcenter, jesteśmy w stanie eliminować ewentualne błędy jeszcze na etapie projektowania. Kolejną istotną rzeczą jest możliwość podglądu przez pracowników produkcyjnych dokumentacji 3D w formacie JT. Dzięki temu mogą oni w jasny i przejrzysty sposób obejrzeć daną konstrukcję, co ułatwia i przyspiesza jej wykonanie. Oprogramowanie NX i Teamcenter firmy Siemens PLM Software pomaga nam projektować innowacyjne pojazdy komunikacji publicznej. Staramy się być elastyczni tam, gdzie potrzeba, na przykład w obszarze produktów prototypowych, ale jednocześnie trzymać się standardów w zakresie jakości ujętych w normach IRIS czy ISO. Nieodłączną częścią PLM jest edukacja poprzez rozwój bazy wiedzy, kampanie informacyjne i specjalistyczne treningi dla naszych pracowników. Wraz z innymi działami testujemy również, analizujemy i podejmujemy decyzje, jakie procesy i oprogramowanie mogą wesprzeć rozwój produktu Solaris. Dzięki wykorzystaniu NX i Teamcenter firma może osiągnąć znacznie więcej. Są to narzędzia, które w prosty sposób urzeczywistniają nasze koncepcje i pomysły. Mówiąc krótko, to oprogramowanie przyspiesza projektowanie i pozwala wytwarzać lepsze produkty. Podobne rezultaty pewnie osiągnęlibyśmy, korzystając z tradycyjnych metod, choć z pewnością byłoby to bardziej czasochłonne i wymagało zaangażowania większej liczby osób. Wizją Solaris jest bycie wzorem do naśladowania w obszarze jakości i niezawodności. Zależy nam, aby potrzeby naszych klientów były zaspokojane w całym cyklu życia produktu.
Narzędzia klasy PLM umożliwiają integrację informacji w zakresie mechaniki, elektryki i oprogramowania, co w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym pozwala nam na podejmowanie lepszych decyzji. Oprogramowanie PLM jest jednym z kluczowych systemów zintegrowanego systemu zarządzania. Narzędzia dostarczane przez firmę Siemens PLM Software ułatwiają pracę naszym konstruktorom. Ułatwiają im realizację ponad 200 zróżnicowanych kontraktów. Pozwalają budować modele 3D rozwiązań, które mogą być zaprezentowane naszym klientom na długo przed wprowadzeniem produktów do produkcji.